Tu Łódź, tu Sport, odcinek numer 15, czas zacząć. Witamy bardzo serdecznie z gościnnych progów restauracji Szyby Lustra. A witają Michał Malinowski. Dzień dobry. Mariusz Jankowski. Dzisiaj zaczniemy od piłki nożnej i przechodzimy od razu do setna, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy w ciągu tygodnia się wydarzyło. Tych złych, jak odpadnięcie z Pucharu Polski Łódzkiego Klubu Sportowego, i tych dobrych, jak ściągnięcie Łukasza Piątka. Nie będzie on odpowiedzialny za strzelanie bramek jak inny Piątek, który tam we Włoszech robi gigantyczną furorę, ale też może się przydać ŁKS-owi. Zacznijmy jednak od tego odpadnięcia w Pucharze Polski. Michał, byłeś w zasadzie z Pucharu Polski, byłeś na tym meczu. Jak twoim czujnym okiem z twojego punktu widzenia wyglądał ten mecz? Pierwsza rzecz, to na pewno nie traktowałbym tego odpadnięcia jako jakiejś takiej porażki, tak jak powiedziałeś, okej, no jest to przegrana, jest odpadnięcie i to jakby czysto sportowo zgadza się. Natomiast jedna rzecz, mam wrażenie tradycyjnie, co mnie jako kibica zawsze bolało i wręcz porażało, że te rozgrywki Pucharu Polski są traktowane niestety po macoszemu. Dla wielu klubów to jest bardziej kula u nogi niż rozgrywki. Nie chcę powiedzieć, że może ŁKS to dokładnie tak potraktował, ale wystawienie bodaj 9 zawodników, którzy nie grali w ostatnim meczu ligowym, no jednak o czymś świadczy. Wystarczy wspomnieć, że nie było Ramireza i Bryły w pierwszym składzie. Tak, tak. Nie wiem, czy Ramirez na ławce był. Ciężko kojarzę, ale wydaje mi się, że nawet chyba mogło go nie być, tak, mogło go nie być na ławce. Natomiast sportowo, no ja powiem, że byłem mocno rozczarowany postawą Lecha. O ile rzucało się w oczy to, że są bardziej wybiegani, być może tak już wnikliwiej się zapatrując w ich grę, to może troszeczkę większa dojrzałość taktyczna. Natomiast idąc na mecz, liczyłem, że może nie to, że Lech zmiecie ŁKS, zwłaszcza też, że nie znałem składu. Dopiero jak dotarłem na miejsce, okazało się, że grałem w podstawowym składzie. Ale liczyłem, że kilka razy w meczu zagrają taką ekstraklasową piłkę, klepną 2-3 razy, ŁKS-iacy tak naprawdę nie będą wiedzieli, o co chodzi. Natomiast tak naprawdę nie przypominam sobie żadnej takiej akcji. Lech co prawda stwarzał sobie całkiem sporo sytuacji, świetnie bronił Budzyński. Pewnie gdyby nie on, to wcześniej by się ten mecz skończył. No ale jak mam być szczery, to gdyby ktoś trafił na ten mecz zupełnie przypadkiem i miał wskazać, kto gra w ekstraklasie, a kto w pierwszej lidze i do tego jest Beniaminkiem. I do tego gra rezerwowym składem. Tak, to myślę, że no, chwilę by musiał jednak się przyglądać. Tak? Także tak jak mówię, na pewno rzucała się w oczy troszeczkę większa dojrzałość Lecha, większe wybieganie, ale no piłkarsko to szału nie było. Zresztą bardzo wiele sytuacji stworzonych przez Lecha wynikało z jakichś błędów ŁKS-u w środku pola. Bardzo często takie, nazwijmy to, półkontry wychodziły. I no szkoda, bo ŁKS też miał swoje sytuacje, tak? Ja pamiętam tą Widejki w drugiej połowie. Tak, była. Natomiast tam ale on tą prawą nogą próbował uderzyć. Ja miałem wrażenie, że się przestraszył Putnockiego. To tak z wysokości trybun wyglądało, być może się mylę. Oglądałem nawet powtórkę sytuacji, ale no, ciężko mi ocenić. Na pewno dobrze zachował się Putnocki. No tak, ale ja mam wrażenie, że biegnąc, grając w Pucharze Polski, zawodnik biegnie na bramkę, ma piłkę w zasadzie na lepszej nodze i przewagę nad bramkarzem. No nie może się przestraszyć bramkarza w takiej sytuacji. No, to pewnie fakt. Nie wiem też dokładnie, na ile on czuł całą sytuację, bo być może wydawało mu się, że samo puszczenie piłki obok Putnockiego wystarczy. Nie wiem, czy kontrolował to, że biegną za nim jednak Lechici. Była też sytuacja Kujawy, była bramka zdobyta po rzucie wolnym i zgraniu piłki głową, ale zgrywający zawodnik był na spalonym. I tak, i to dobra decyzja sędziego. Tak. Zresztą warto też wspomnieć o tym, że pierwszy raz na stadionie ŁKS-u mieliśmy VAR. Tak, nawet próbowaliśmy się doszukać monitora dla sędziego. Nie udało nam się, nie wiem gdzie. Ale podobno VAR był. Ale być może, nawet byłem ciekaw, czy właśnie w tej sytuacji nie będzie przypadkiem sprawdzania, aczkolwiek zaraz jak, właściwie zanim jeszcze Kujawa, bo to chyba Kujawa trafił do bramki. Tak, zgadza się. Zanim strzelił bramkę, to krzyknąłem, że chyba jednak spalony, no i zaraz ten sędzia wszyscy spojrzeli na ciebie na trybunie prasowej. Nie zauważyłem tego, ale może.
Okej. ŁKS odpada z Pucharu Polski, ta przygoda nie będzie kontynuowana, ale przygodę z ŁKS-em rozpoczął Łukasz Piątek. I teraz zapytam Ciebie o ten transfer, dość niespodziewany, bo to zawodnik z wielką przeszłością, prawie 250 meczów w Ekstraklasie, ale z drugiej strony zawodnik, który przez kilkanaście tygodni był bez klubu. Spadł razem z Brugge Termaligą i z Ekstraklasy właśnie do pierwszej ligi, potem był bez klubu, teraz trafia do łódzkiego klubu sportowego. Czy to taka decyzja ad hoc? Bo trzeba przyznać, że w meczu z Pucharem Polski w środku pola ŁKS nie wyglądał, w meczu w Pucharze Polski ŁKS nie wyglądał za dobrze. Tam Gamrotowi sporo tych takich poważnych strat się przytrafiało. Czy to ten transfer właśnie związany z tą kiepską postawą, czy może coś włodarze ŁKS-u, czy dyrektor sportowy Przytuła widzą w Piątku i jest on w stanie pomóc zespołowi w walce o Ekstraklasie, czy może na razie w walce w pierwszej lidze? Powiem tak, nie wiem, z tego co docierają głosy z ŁKS-u, to ten transfer... Załatwianie tego transferu nie trwało dwa dni, tylko te rozmowy były już jakiś czas prowadzone. Być może już gdzieś tam od wakacji, nie wiem dokładnie jak to wyglądało. Czemu też Piątek nie mógł znaleźć klubu? Nie wiem, to różne rzeczy się na to czasem składają. Czasem jest tak, że jesteś z kimś dogadany, nie wiem. Przychodzi mi do głowy Kamil Grosicki, tak, który niby miał wszystko poukładane i nagle wyszły jakieś dziwne sprawy. Nie mówię, że tak było w przypadku Łukasza Piątka, ale bywa czasem dziwnie. Natomiast z punktu widzenia ŁKS-u, no taki zawodnik tak naprawdę właściwie jeszcze w bardzo dobrym wieku piłkarskim, bo to jest bodajże 85. rocznik. No więc człowiek z olbrzymim doświadczeniem, bo te 250 meczów w Ekstraklasie, w Polonii, w Zagłębiu i właśnie w Niecieczy. Super, że chciał przyjść, że chce tu grać i... Zobaczymy, co pokaże na boisku. Czy obroni swoje nazwisko. Tak, to jedna rzecz, natomiast też właśnie chyba... z ust Przytuły padło, że zawodnik ogólnie jest w dobrej dyspozycji. Że to nie jest tak, że teraz nagle będzie musiał jeszcze jakiś tam okres przygotowawczy przychodzić, czy coś. Wiadomo, że no pół roku bez grania, no może nie pół roku, powiedzmy 3-4 miesiące bez grania. Ciężko spodziewać się, żeby coś dyrektor sportowy, który kontraktuje zawodnika, coś innego powiedział. No może i tak, ale zawsze można trochę inaczej niektóre rzeczy ubrać w słowa. Tu raczej była taka dosyć jasna i tak jednoznaczna wypowiedź, więc... No liczę, że faktycznie, zwłaszcza, że no, środek pola to jest ważna pozycja, tam trzeba umieć troszeczkę tą grę regulować i myślę, że doświadczenie Piątka tutaj się przyda. A jeszcze chciałem wrócić do samego wyniku, bo tak mi się skojarzyło, że no, jednak bardzo żałuję, że ta bramka w tej 120 minucie o tym rozstrzygnęła, bo tak naprawdę jeszcze chwilę wcześniej tam Radionow próbował szarpać. I tak jakoś się zrobiło ogólnie smutno, zresztą ja się przyznam, bo pisząc relację z meczu już zdążyłem napisać zdanie, że do rozstrzygnięcia meczu potrzebne były rzuty karne, niestety musiałem korzystać z klawisza delayed i pisać o bramce Amarala. Sprawił, że musiałeś właśnie wykasować to zdanie. Jeśli chodzi o ŁKS, to zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Została liga, jest Piątek. Także... A jeszcze wtrącę o Piątku, bo to ta właśnie sytuacja, po której padła bramka. Szczerze mówiąc, właśnie coś tam wpisując na komputerze, nie śledziłem dokładnie całej akcji. Ocknąłem się, jak Gytkier już wpadał w pole karne, ale później oglądałem powtórkę, no i tam Klubś niemal przez całe boisko z piłką przebieg. No i to był właśnie taki moment, gdzie tam trzeba po prostu było człowieka złapać za rękę, położyć na murawie i nie byłoby, no może tak brutalnie nie bądźmy, ale po prostu przerwać akcję i nie dać mu zbliżać się z piłką w pole karne. Tak? Myślę, że Piątek to zrobi. Wiedział, co robić. Być może, no tego się nie dowiemy, zobaczymy, tak jak już mówiłem, zobaczymy, jak to będzie w kolejnych tygodniach, jak ta kariera Piątka będzie się rozwijała w ŁKS-ie. Przejdźmy teraz do koszykówki i przejdźmy do Widzewa, bo tam gigantyczne zmiany w porównaniu z ostatnim sezonem.
Sponsorem Widzewa został totalizator sportowy marka Lotto. Będzie widoczna na koszulkach. No, gigantyczne wsparcie, jeśli chodzi o finanse tej sekcji. I teraz tak naprawdę z jednej strony można się cieszyć, że taki sponsor, i to na 2 lata, także włodarze Widzewa mogą mieć tutaj taki względny spokój przy budowaniu zespołu. Jest dobry trener, całkiem niezłe zawodniczki, poza tam centrem, bo z Jadą Terry są problemy, jest nadwaga, będzie najprawdopodobniej rozwiązywany kontrakt, poszukiwanie nowej zawodniczki, także to też nie jest tak, że wszystko jest kolorowo, no ale taki sponsor w koszykarskim Widzewie to coś nowego i moim zdaniem coś dobrego, chociaż łączy się tutaj troszkę tej polityki ze sportem, tak to jest, jak spółki Skarbu Państwa wchodzą w grę, no ale my zostaniemy przy sporcie. I teraz powiedz, czy twoim zdaniem właśnie taki sponsor to jest nowe otwarcie dla tej sekcji? Czy faktycznie możemy się spodziewać, że kibice jakby napędzani dobrymi wynikami zespołu będą wypełniać halę przy Małachowskiego? No i czy zespół zagra na tyle dobrze, żeby chociażby znaleźć się w top 8? Przyznam szczerze, że jak tutaj docierałem na nagranie, to tak się właśnie zastanawiałem, kto jeszcze sobie ten sukces pozyskania sponsora będzie przypisywał, bo póki co pojawił się pan poseł Buda, ale też pamiętam, stosunkowo niedawno był wystosowany przez chyba wiceprezydenta Trele list do spółek Skarbu Państwa z zaproszeniem, więc może jeszcze ktoś będzie się próbował pod to podpiąć. Nie wiem, czy ty znasz kulisy i tutaj wiesz, kto to tak naprawdę załatwi. Prezes Andrzejczak na konferencji wspominał, że jedyną osobą, która się odezwała na prośbę, w zasadzie był jakiś odzew na list wystosowany przez Widzew, to właśnie ze strony posła Budy, i to on sprawił, że teraz mamy nowego sponsora w Widzewie. Chylimy czoła, ale politykę już zostawmy. Wróćmy do sportu i do tego, co może przynieść taki sponsor. Pierwsza rzecz, która mnie się nasuwa, no to stabilizacja, tak? Bo samo to, że umowa jest podpisana na 2 lata, nie wiem, o jakich pieniądzach dokładnie mówimy. Konkretów oczywiście nie znamy, ale mowa była o tym, że znaczna część budżetu i prognozy właśnie związane z tym, że taki sponsor jest, będzie, pozwoliły Widzewowi zbudować dosyć silny zespół, no i zatrudnić bardzo, bardzo dobrego trenera. Na pewno wygląda to wszystko dobrze i super, że no, tak potężny sponsor, bo myślę, że można to tak określać, wszedł w łódzki sport. Tylko się cieszyć, tak? Myślę, że tak jak mówię, ten sezon pewnie jeszcze można potraktować tak trochę rozbiegowo, tak? Bo jest właściwie niemal zupełnie nowa drużyna. Zobaczymy, jak się w tej lidze odnajdzie, aczkolwiek rozmawialiśmy jakiś czas temu, że na papierze to wszystko naprawdę. No nawet sparing ostatni ze Ślęzą Wrocław. Zremisowany. To już daje do myślenia, że faktycznie chyba idzie to w dobrą stronę. Oczywiście no nie najważniejszy jest wynik w meczach towarzyskich. Ta forma ma przyjść na ligę, wtedy mają być wyniki. No ale naprawdę fajnie, że ten zespół jest budowany i wygląda to naprawdę przyzwoicie. Na pewno super. Pytałeś jeszcze o kibiców, czy to może przyjdzie. Karnety nie rozchodzą się jak świeże bułeczki, ale tam koło 100 kilkunastu karnetów zostało sprzedanych. Być może to też działa. Myślę, że moim zdaniem jednak w takich dyscyplinach trochę niszowych w Polsce, jak koszykówka, zwłaszcza żeńska, myślę, że tak. Myślę, że wyniki mogą być kluczowe dla pojawiania się kibiców w hali. Być może też, bo póki co Widzew będzie grał na Małachowskiego cały czas, ale przecież jest nowa hala przy Alei Unii, być może docelowo tam się drużyna przynajmniej na część meczów przyniesie. Myślę, że może być problem inny. Lokalizacyjny, tak? No może. Natomiast no, mnie zawsze boli, jak tego typu rzeczy wchodzą w sport, bo aż by się prosiło, żeby ta hala była wykorzystywana. Natomiast tak jak mówię, myślę, że jeżeli pojawią się wyniki, jeżeli widzę, gdzieś tam zakręci się
Nie mówię o playoffach, ale może gdzieś tam... Myślę, że wystarczy tak wygrać 2-3 mecze. I też. Już napędza. Na pewno, bo tu widać nawet, nie wiem, pierwszy z brzegu przykład, Grot Budowlani, tak? Tam, gdzie w sezonach, kiedy wyniki były lepsze, kiedy była walka o Mistrzostwo Polski, to tych kibiców było zdecydowanie więcej niż chociażby w ostatnim sezonie, który też był dobry, ale już nie aż tak i też ta gra nie była super i od razu kibiców było troszeczkę mniej, więc myślę, że ten sponsor, dobra gra mogą napędzić faktycznie taki, może nie boom na koszykówkę, ale chociaż jakiś taki chęć w kibicach zobaczenia, pojawienia się, bo myślę, że mimo wszystko dosyć interesujący sport. No to teraz przejdźmy już z zawodowej koszykówki na ten grunt nieco bardziej amatorski, aczkolwiek emocje na pewno nie mniejsze, bo porozmawiamy chwilkę na temat CNBA. To skrót od centralny nurt basketu amatorskiego. Genialna nazwa. Mnie też się bardzo podoba. Wystartował jubileuszowy 40. sezon tych rozgrywek. Gigantyczne zainteresowanie. Fantastyczna oprawa i przede wszystkim niesamowita sprawa, jeśli chodzi o organizację, o prowadzenie statystyk, strony internetowej, pomysł. Ostatnio wszedłem na stronę tego CNBA, tego wydarzenia i tam jest opcja na przykład wolny agent. Tak, nawet jeśli ktoś szuka klubu, nie zdążył się zapisać, chce spróbować swoich sił, może dołączyć w trakcie sezonu i po prostu pograć w koszykówkę na różnym poziomie. Raz na tym niższym, raz na tym wyższym, bo mecze finałowe, jeśli chodzi o te najwyższe klasy rozgrywkowe, stoją na naprawdę wysokim poziomie. I teraz chciałbym zapytać Ciebie, jak Ty oceniasz takie rozgrywki, bo mamy też w Łodzi czy właśnie amatorską ligę siatkówki, czy amatorską ligę piłki nożnej, ale chyba nic nie jest tak zorganizowane jak CNBA. Zgadza się, to co chciałem podkreślić, to że rozgrywki dla amatorów, ale zorganizowane w pełni profesjonalnie. Ja akurat z ligą koszykarską nie miałem większej styczności. Chociaż w koszykówkę też trochę grywałem, natomiast grałem przez kilka sezonów w amatorskiej lidze siatkówki właśnie i co prawda to było lat temu 10 albo i może nawet troszkę więcej, więc nie wiem też jak przez ten czas się siatkarska liga zmieniła, natomiast właśnie patrząc na to, że jakby zorganizowanie hali, całych rozgrywek, sędziów nawet, to jest jakiś wysiłek, ale jak są zapaleńcy, to nie jest to niemożliwe. Natomiast jak właśnie zobaczyłem to, że są statystyki z każdego meczu prowadzone, to już jest zdrowe przedsięwzięcie. Więc tutaj szacunek dla ludzi, 40. sezon rozgrywkowy to też jest ponad coś, 250 meczów. Można zazdrościć. Super, że takie rzeczy się dzieją, że jest miejsce na to, że ludzie, którzy po prostu sport kochają, mogą się realizować, rywalizować. Pewnie gra też wiele osób, które gdzieś tam o nawet zawodową koszykówkę się otarły, bo tak było przynajmniej w siatkówce, że kilku oldboyów grywało, pewnie tutaj jest podobnie. Znam też kilka osób zresztą, które w tej lidze grają i koszykówkę trenowały, tak, w klubach, także... To jest super sprawa, jak widać, i dla amatorów, którzy nigdy nie otarli się nawet o ten profesjonalny sport, ale także dla osób, które chcą nawet po zakończeniu kariery, czy po zakończeniu przygody z profesjonalnym sportem, po prostu podtrzymywać ten ruch, zdrowy tryb życia. Jasne, i też właśnie sposób, w jaki to jest zorganizowane, powoduje, że... Może przesadzę, ale czasem tak naprawdę człowiek może się poczuć jak prawdziwy sportowiec, może to określenie prawdziwe nie do końca jest na miejscu, ale niemalże tak, jakbyś grał nie o zwycięstwo w jakiejś tam lidze amatorskiej, tylko właśnie w zawodowej lidze. Tak? Wielkie trofea. Na koniec jeszcze kilka słów o piłce ręcznej. Rozpoczął się sezon oczywiście pierwszej lidze kobiet, ale myślę, że teraz, o tym już rozmawialiśmy, teraz myślę, że warto poruszyć temat męskiej ligi,
bo no szaleństwo jakieś przy Sobolowej w miniony weekend. UKS Anilana zwyciężyła wielkiego faworyta, jedną z najsilniejszych drużyn. To na pewno nie było łatwe zadanie. I chociaż tak naprawdę z jednej strony jest niedosyt, bo tam dwie minuty przed końcem, 27-24 było dla Łodzian, to jednak udało się ekipie z Poznania doprowadzić do wyrównania, ale w karnych już była ta wygrana, już było to zwycięstwo. Czy to jest taki, nie chcę nazwać tego wypadkiem przy pracy, ale no takim chwilowy przebłysk zespołu Politechniki Anilany, czy jednak no, naprawdę ten zespół stać na wiele w tym sezonie, bo wzmocnień za dużo nie ma. Ubytków jest kilka, no ale ci młodzi chłopcy naprawdę dają radę. 17-latkowie, 18-19, kilku 20-latków, no i tam kilku prawie dziadków, jeśli można to tak nazwać. Jeśli chodzi o zespół Anilany, no taka mieszanka naprawdę zdolnej młodzieży z kilkoma dosłownie doświadczonymi zawodnikami może przynieść coś fajnego w tym sezonie. Na pewno ciężko prognozować, jak zakończy się sezon na bazie jednego meczu. Natomiast faktycznie sam wynik i to, że udało się wywalczyć remis w meczu, chociaż tak jak wspomniałeś, no, było plus 3 w samej końcówce i poniekąd można by wypuszczenie zwycięstwa w regulaminowym czasie nieco frajerskim nazwać, no bo jednak powinno się taką przewagę dowieść do końca. Ale myślę, że to jest trochę tak, że ta wygrana powinna mocno podnieść morale, tak? Bo jeżeli rywalizujesz jak równy z równym z drużyną, która jest w gronie kandydatów do walki o awans i wszystko wygląda na boisku dobrze i się skleja, no to czemu nie wygrywać też z innymi, tak? Natomiast no tak. Jak to będzie dokładnie wyglądało, to myślę, że najbliższe mecze pokażą, dajmy im ze 3-4 spotkania. Zobaczymy. Chciałem Cię troszkę podejść tak naprawdę tym pytaniem. Myślałem, że dasz wodze fantazji, puścisz wodze fantazji, że Anilana naprawdę może fajnie zagrać w tym sezonie, ale nie dałeś się podejść. Nie, no realnie rzecz ujmując, to raczej nie powinna walczyć o awans, tak? No ale... Tym bardziej, że to są młodzi chłopcy. Wiadomo, o co chodzi, jeśli mowa o formie młodych zawodników. Ona faluje. Jest ciężko ustabilizować ją dość wysoko. Że to zagra w ten sposób, że zagrają 2-3 dobre mecze, zdobędą punkty i na tej fali pojadą, nie wiem, do końca sezonu, tak? Jak najbardziej. To, mówię, właśnie zobaczmy, jak oni się zaprezentują w kilku kolejnych spotkaniach i wtedy możemy się o jakieś oceny pokusić. Rozumiem, że spotkasz się tutaj ze mną jeszcze nie raz i porozmawiamy sobie wtedy już konkretniej na temat i męskiej, i pewnie żeńskiej piłki ręcznej też, no bo tutaj w Łodzi naprawdę zaczyna wyglądać to coraz lepiej i trzymamy kciuki za te zespoły. Zobaczymy, jak koszykówka, jak widzę, jak ŁKS w koszykówce też w drugiej lidze męskiej. Te wszystkie sporty, w których Łódź zawsze była silna, powoli odradzały. Tak? Na to liczymy. Anilana też swoje sukcesy odnosiła i fajnie by było, jakbyśmy chociaż częściowo do tego wrócili. I to jeszcze stawiając na wychowanku. To już by było w ogóle super. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dzień. Żegnamy się z restauracji Szyby Lustra, a żegnają Michał Malinowski. Do widzenia. I Bartosz Jankowski. Do zobaczenia za tydzień.